Cześć, witajcie, z tej strony Kuba i witam was w najnowszym odcinku Drogi do Malmy. W odcinku, którego jeszcze rok temu nikt z nas się nie spodziewał, ponieważ po 30 latach wraca Luksemburg, który właśnie przeprowadził swoje preselekcje narodowe Luksemburg Song Contest, a zwyciężyła je Talii z piosenką Fighter. Kompletnie nie wiem, czego mam się spodziewać po Luksemburgu, ponieważ w tym okresie, kiedy ich nie było, Eurowizja zmieniła się ogromnie. Pojawiła się ponad połowa obecnej stawki konkursowej, pojawiły się półfinały, kilka razy zmieniliśmy system głosowania, a więc kompletnie nie wiem, jak w tym momencie Luksemburg rozumie Eurowizję, ale za chwilę się przekonamy. Ale zanim Talii, to jeszcze zapraszam was do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne linki do naszych social mediów oraz naszego Patronite'a, dzięki któremu możecie wesprzeć nas w naszych działaniach, takich jak wyjazd mój i Piotrka do Malmę na Eurowizję w maju. Także bez zbędnego przedłużania, Talii i Fighter Luksemburg 2024. Dobrze, nie będzie to ballada. O, po francusku. Bardzo fajnie. Bardzo fajny akordeon. Doceniam takie smaczki, bo sam na nim gram, więc... Przedbicik. Dobra, to jest po angielsku. Jak widać, trochę buja. Bardzo mi się podoba to mieszanie francuskiego z angielskim. Bardzo naturalnie to wygląda. Mam nadzieję, że ten utwór będzie się budował. Nie będzie stał w miejscu. Ale jak na razie bardzo mi się podoba. Bardzo dobry powrót. Dobra, zwolnij. Dziś on się utwór uspokoił. Teraz liczę na takie uderzenie. Punkt kulminacyjny. Liczyłem na coś mocniejszego. Ten fragment bardzo fajny, mi się podoba. Bardzo dobry powrót. Tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest bardzo dobry powrót. Nie spodziewałem się w ogóle takiej propozycji po Luksemburgu. Myślałem, że pójdą bardziej w stronę ballady. A tutaj jednak małe zaskoczenie. Bardzo mnie cieszy pojawienie się języka francuskiego. Myślałem, że też pójdą w nowoczesną stronę, pójdą w język angielski. Tutaj mamy taką przeplatankę. Francuski, angielski. To według mnie, jak też mówiłem podczas reagowania i słuchania pierwszy raz piosenki, brzmi to bardzo dobrze. I mam nadzieję, że kiedyś może wrócę do języka luksemburskiego, który mogliśmy usłyszeć podczas preselekcji, bo włączyłem sobie końcówkę samych wyników i jest to bardzo ciekawy język. Co do minusów tej piosenki, bo oczywiście są. Jest lekko monotonna, nie ma takiej siły uderzenia, więc tutaj jest
potrzebny mały rewamp, który podbije tę piosenkę. Może lepszy trochę beat, bo jednak no lekko monotonnie się robi pod koniec. Myślę, że to jest średnia półka obecnej stawki, którą znamy dopiero, jest to szósta piosenka, także jeszcze 30 przed nami, więc myślę, że Luksemburg ma szansę pojawić się w finale, nie będę go skreślał, na pewno nie będzie to bottom, którego z półfinału, którego trafią, mimo że małe kraje mają problem z awansem do finału w obecnym systemie, co na przykład pokazało San Marino rok temu, które dostało całe 0 punktów, czy Malta, która również skończyła na ostatnim miejscu. Jednak myślę, że ta sama propozycja się broni, jeżeli tylko no, poprawią delikatnie. Z plusów mogę znaleźć ten akordeon, który też mi urzekł, jak słuchałem. Ale to już takie osobiste smaczki, które uwielbiam, także nie jest jakiś wielki atut tej piosenki. Występ był też trochę monotonny, ale to też jest do dopracowania, choreografii, do ułożenia, także mają jeszcze 1,5 miesiąca, żeby wszystko wysłać do Europejskiej Unii Nadawców, także myślę, że Luksemburg zaliczył bardzo dobry powrót i będzie się liczył w eurowizyjnej stawce w tym roku na pewno. Może nie o top 10, ale na pewno o miejsce w finale. A teraz wasza kolej. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o propozycji Talii na tegoroczną Eurowizję w Malmę. Napiszcie, czy Luksemburg po raz pierwszy ma szansę awansować do finału, czy może po raz pierwszy w nim zostanie. Jak wy odbieracie tę piosenkę, kto był waszym faworytem podczas tych preselekcji? Ja jeszcze piosenek nie znam, zapoznam się za chwilę. Ale zanim to ja się z wami bardzo gorąco żegnam. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach Drogi do Malmy. Pa!